Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. Stunigowałem swoją korwetę bardziej na przyspieszenie i na trakcję i chcę sprawdzić, jak będzie się spisywała w pojedynku z Dariusem. Więc jeszcze raz spróbuję go pokonać. Mam nadzieję, że na pierwszym zakręcie uda mi się go wyprzedzić, ale nie jestem tego taki pewny. No i myślę, że gra się tym razem nie skraszuje, zobaczymy. Tak, to jest pierwszy wyścig. You know, I spent that money that you got framed for. I będziemy jechać po mieście, a później będę robił serię wyzwań, jak go pokonam. Jeśli go pokonam. W każdym razie moja korweta przyspiesza teraz lepiej. I no, myślę, że będzie całkiem fajnie na tym kanionie, bo na ten wyścig specjalnie się właśnie szykowałem. Okej, będę teraz chyba totalnie skupiony, więc nie wiem, czy za dużo będę mówił. Ale... Nie używam jeszcze nitra. Nitro będę używał, a zresztą też mogę teraz używać, ono się zaraz załaduje z powrotem. Okej, zaraz pierwsze okrążenie będzie za mną. W ogóle gra mi strasznie przycina, ja nie wiem, czemu, może powinienem zmniejszyć ustawienia graficzne. Przycina się być prawdopodobnie dlatego, że nie wgrałem tutaj żadnego patcha. Jest bodajże patch 1.4, a ja mam wersję gry 1.2. Nie wgrywałem go z tego względu, że save'y się w ogóle nie zapisywały na tym patchu nowym i musiałem przeinstalować grę i zostawić ją w takiej kondycji, jak została wydana zaraz po wypuszczeniu jej na rynek. Więc no, troszeczkę mi przycina i jest nieciekawie czasami w mieście. No ale cóż, niestety, no, nie jest w pełni kompatybilna z Windows 8. To się nie ma co dziwić, nikt w tamtych czasach jeszcze nie myślał o wprowadzeniu pewnie Windows 8. Jeszcze 7 nie było. O, Darius zaraz za mną. Cholera, jak mi tu tnie. Ja wiem. W kanionie myślę, że będzie lepiej, co? Okej. No i tak jak mówiłem, pierwszy wyścig to była prościzna, ale drugi już nie będzie taki łatwy. Będzie to kanion i tu już będzie hardcore. Podejrzewam, że... No, tak czuję po prostu, że nie dam rady go wyprzedzić za pierwszym razem. I za pierwszym razem chyba nawet nie dam rady z nim wygrać. Chociaż tak jak mówiłem, opony ustawiłem sobie na trakcję, więc powinno być znacznie, znacznie lepiej, jeśli chodzi o zakręty. No one can touch me. Okej. No i zobaczmy. No! Ej, co on taki twardy jest? Kurde, jakby na szynach jechał. W ogóle nie do rady było go zepchać z trasy. O cholera, jasno. What? Wyprzedziłem go. Dalej, Lucek, dawaj! Uda się! Jest! Jedź, 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 jedź. Wygrałem! Jest!
To było dobre, bez kitu. Nieważne, że lecę teraz gdzieś tam w przepaść, ale udało się go pokonać, wyprzedzić. Jestem ciekawy, czy teraz mi się gra zawiesi. No i co? I co? A w końcu widzę tą cutscenkę, uprzednio mi się gra zawiesiła. O Jezus, to było dobre, naprawdę. Wygrywasz! Dziękujemy za grę w Need for Speed Carbon. Udało ci się właśnie blokować 5 nowych samochodów w tym Audi Le Mans Quattro. Wypróbuj je w trybie szybkiego wyścigu. W grze wciąż pozostało mnóstwo rzeczy do zrobienia. Skompletuj wszystkie karty nagród, zabierz się za serię prób i spróbuj przejść tryb kariery inną klasą samochodów. Dobra, dziękuję, dziękuję. Już nie chcę tego... God damn it, nie mówcie, że muszę... Ach, że będę się wszystko to oglądać. Ej. Nie, 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 musi być jakiś sposób, żeby z tego wyjść. Okej, świetnie. Czas na serię prób, zobaczmy co to jest. No, nie ma chyba tego zbyt dużo. Skrzynia automatyczna, startujemy. Co to będzie w ogóle za wyścig? Jakiś sprint, ale co to? W kanionie. I pewnie klasa pierwsza, tak jest. Moim przeciwnikiem jest Mazda RX-8. Okej. Może się uda wyprzedzić, nie wiem. Było blisko teraz, ale nie miałem jak ugryźć, że tak powiem, tego klienta. Au! Już mogłoby być, gdybym lepiej ściął ten zakręt, a nie uderzył się o bandę. Ale to nic. W razie czego dużo punktów sobie zdobędę. Okej, okay. Aj! Co za walka! Co za walka, moi drodzy! Idź tam, jak się pcha do mnie! Ojej! No i wygrałem. Wow, Lexus IS300, piękny! Widziałem na tym, na Automoto, jest dużo Lexusów IS200 z silnikiem dwulitrowym, benzynowym, 155 koni. Bardzo ładnie wygląda. Wow, co my mamy tutaj? Jak się nazywa ten samochód? Wiem, że Plymouth, ale... O kurde, tego też wyprzedzę? Masakra, bardzo się zbliżyłem. Okej. Nie wiem, czy to nie. To nie jest Chemikuda. Czekaj, jak to się nazywało? Aj, zapomniałem. Jak się nazywał ten samochód? Dobra, pierwsze wyzwania idą jak spłatka. Srebro zdobyłem? Czemu? Za mało punktów. Okej. Okay. Dziwne to, ale dobra. Okej, okay, no to lejemy się z BMW M3 GTR. Cholera jasna. Wow, ale ta korweta fajnie stunigowana jest, ona fajnie skręca, znaczy, kurczę, trochę nią zarzuca, ale zarzuca w takim pozytywnym stopniu, bo zarzuca ją zupełnie w ten sposób, jaki ja potrzebuję, żeby ją zarzucało, czyli skręca, znaczy tak jakby wchodzi w pościsk na zakrętach, gdy hamuje, w ten sposób. I, tak, teraz. Wyprzedzę cię, BMW, What the hell, no szokuje! Spadłem mu na dach i nawet nie zwolnił. No nie, to nie fair. A już go wyprzedziłem. Jeszcze chwilę bym utrzymał tą pozycję. O tak, tak, świetnie, popełnił błąd. Elegancko, 5, 4, 3, 2, 1 i... Wygrałem, świetnie. Super idzie, spoiler, Switchblade. Ciekawy. Dobra, to mamy zaliczone. Jeden gracz, o, tryb, no dobra. Jest jakieś drużynowe wyzwanie. No niestety chyba sieć już nie bardzo działa. Wziąłem sobie singla. Wow! A no tak, to znowu klasa pierwsza. Tym razem Mazda RX-8. Lecimy. To jest zwykły wyścig bodajże, więc tutaj nie ma problemu.
Ej, czy to nie jest czasem Mazda LX8 gościówki z Need for Speed Most Wanted 2005? Przynajmniej tak chyba jest stuningowana. O! Czy ja mam dojechać tu pierwszy, czy mam driftować, czy co mam robić? Nie wiem, bo tamtych zostawiłem z dużą łatwością z tyłu. O! No to jest bardzo łatwe, bardzo łatwe. No, jeśli wszystkie wyzwania będą takie łatwe jak te, które już przeszedłem, no to podejrzewam, że szybko mi to pójdzie. W każdym razie jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia w karierze. W sensie tych takich wyścigów pojedynczych, których nie ukończyłem, ale to jest tak, wiecie, już mało ważne. Najważniejsze, że Darius został pokonany w korwecie i udało mi się go wyprzedzić na, że tak powiem, pierwszym zjeździe z góry, nie? Okej. Widzę, że ta Mazda jest zrobiona na nadsterowność i przy każdym skręcie traci dużo prędkości, wiecie? Jest to odczuwalne. Okej, i meta. Świetnie. I to było krótkie wyzwanie, kolejne. Zdobyłem tu brąz? Kurde, mogło mi pójść dużo lepiej. Ojej. No dobra. Wyścig w kanionie, automatyczna. Ciekawe, teraz powinna być druga klasa samochodów. Jaki będę miał teraz? O kurde, Eclipse'a. Tego GT, kojarzycie, nie? O Jezus, ale rzuca. Fajnie chodzi. Znaczy, jeździ, a brzmi chodzi mi. Bardzo fajnie brzmi. Słuchajcie tą pompkę tutaj. Ale przyspieszenie ma słabe, natomiast skręca świetnie. Ciekawe, czy ten samochód zalicza się do egzotyków. Raczej nie, to jest bardziej tuner, co nie? Raczej do takich tutaj jest w tej grze zakwalifikowany. Ale skręca naprawdę bardzo ładnie skręca. Przypomina mi się dźwięk właśnie Eclipse'a z Need for Speed Underground 2. Na tych zakrętach nawet specjalnie nie muszę się starać, jeśli chodzi o hamowanie czy dobre wejście. Po prostu samochód pokonuje perfekcyjnie te wszystkie łuki. No i super, ostatnia prosta. Goni mnie Aston Martin DB9, który został troszeczkę z tyłu. No, na zakrętach poszło mi naprawdę świetnie tym samochodem, nie było to zbyt trudne. Okej, i co tu mamy? Jeden gracz. Wcześniej zdobyłem chyba srebro. Teraz powinienem mieć samochód z klasy trzeciej i zobaczymy, jaki to będzie. O, cześć, Nia! Ojej! 350. Wow, jakiego buta ma. Fajny bodykit zresztą. Jaki szeroki. A jak ją poszerza tą Nissanczynę. Tego Nissana strasznie poszerza, ale fajnie to wygląda. Carrera mnie tutaj atakuje coś. Ale ja się nie daję, o nie. Bardzo fajnie stunigowany ten Nissan jest. Podoba mi się strasznie. Okej, 35% wyścigu. Tutaj trzeba jakiś konkretny czas uzyskać, aby odblokować złoto. Ja, no nie wiem, czy taki czas uda mi się tu osiągnąć.
ale daje z siebie wszystko. No te wyścigi w kanionach są dosyć trudne, na pewno wymagające. Bo jednak jest tutaj wąska droga i te zakręty często są nieprzewidywalne, szczególnie jeśli jedziemy trasę, no, gdzieś tak drugi, czwarty raz, tak? Bo jeśli się jej nauczymy, to oczywiście, że będzie łatwiej dużo, nie? Goni mnie ta Carrera, boję się jej, bo kurczę, nieźle przyspiesza i nieźle mnie dogania. No ale myślę, że dam radę. Mówiliście, że będą tutaj wyzwania drifterskie. Kurczę, czekam na to z niecierpliwością, bo szczerze mówiąc bardzo lubię drifty w tej grze. Są mega dynamiczne. 268 km na godzinę osiągnąłem. No jakaś to prędkość zawsze jest, nie? Pokaż pozycję, zobaczmy. Pokaż statystyki. A jest, dobra. Prędkość maksymalna 269 km na godzinę, średnia 160 chyba 9. No i ukończyłem sobie. Tutaj co jeszcze mamy? Punkt kontrolny. No to będzie nudne raczej, tu trzeba osiągnąć jakiś tam czas. Prawdopodobnie. Ohohoho, Clio V6! Startujemy. Czy to jest na pewno V6? Tak, to jest V6. Doczytałem się tam na tylnej klapie. Fajnie brzmi. Jak podrasowana jest bardzo. Chociaż silnik V6 nie brzmi tak, jakby to brzmiał w Muscle Caru, bo jest pewnie zastosowany tu inny wydech w tym samochodzie. Dziwnie, jakby ten samochód brzmiał jak Muscle Car, co nie? Taka pchełka mała. Ojej, nie pykło. 5 punktów jeszcze przede mną. Znaczy no, 4 właściwie, jeden już przejechałem. O, ja powiem wam, że no te wyzwania jakieś nie są specjalnie trudne. Szczerze mówiąc, spodziewałem się coś na miarę wyzwania w pojedynku z Darianem, że był taki poziom trudności. No ten Darian był strasznie ciężki do pokonania. Bardzo, bardzo dobrze jeździł i no wyprzedzić go było ciężko. Naprawdę. Zresztą widzieliście w którym tam odcinku, w tym takim końcowym, co pokonywałem go po raz pierwszy, to widzieliście, że musiałem kilka razy podchodzić do tego wyścigu z nim, żeby móc go pokonać w ogóle. Także naprawdę był bardzo, bardzo trudny. Okej. Spokojnie, zaraz będzie szybciej, bo odblokuje mi się samochód z klasy drugiej i już na pewno będzie tutaj szybciej śmigał niż te Clio. Mimo wszystko, mamy tu silnik V6. Waży ten samochód no chyba nie całą tonę. Jeszcze na pewno jest odchudzony jakoś tutaj tuningiem w tej grze. To on buta ma niezłego. Ale i tak jest wolny w stosunku do tych bolidów, można powiedzieć, które tutaj mamy dostępne w grze. Bodajże też będę tutaj miał do dyspozycji R8 Dariana w tych wyzwaniach, więc będzie ciekawie na pewno. Coś tam odblokowałem, nawet nie patrzyłem co to było, szczerze mówiąc. Nie interesuje mnie to. Zobaczmy tutaj. No i tutaj pewnie też będą punkty do przejechania, ale już samochód musi być szybszy. Wow, ej! Czy to jest Hemikuda? Tak! To jest Plymouth Hemikuda. Świetnie! Fajnie brzmi! No i tu już mamy szybsze auto, no nie? Zdecydowanie. Do tych serii wyzwań bardzo fajnie podoba mi się jedna rzecz, bardzo fajnie są stuningowane samochody, tak żeby można było nimi naprawdę przyjemnie jeździć. Ja jak sobie tu stuningowałem tą korwetę, to
to tak do dupy mi się nią jeździło. W ogóle nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że ona jest, nie jest stworzona do tego, by mieć dużo trakcji. Ona jest stworzona do tego, żeby mielić kapcia tyle, ile się da i wchodzić w każdy zakręt ślizgiem. Bo to jest po prostu muscle car i w tej grze one są wszystkie tak zrobione. Widzicie, że ta Hemikuda właśnie w każdy zakręt w ten sposób wchodzi. A przed chwilą, jak miałem Clio, no to sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie, prawda? Tam nic nie zarzucało, bo zresztą w Clio nie ma tyłka, żeby nim zarzucać. O! A tym się obijam o ściany, ale jadę do przodu. Zobaczcie, jak ładnie tutaj przyspiesza ta Hemi. O! O! Cały zakręt z liftem, jakimś śmiesznym. Okej, mamy tutaj checkpoint. O! Ja pierdzielę. Dobre to było. Kurde, ale naprawdę, każdy zakręt z driftem ten samochód pokonuje. Zdaje się, że jeszcze, jeśli chodzi o ten tuning, to mamy tutaj obniżony dach, bo Kuda ma raczej ten dach dużo wyższy, a tutaj jest znacznie obniżony. Nie wiem, czy do końca, ale wygląda śmiesznie trochę, co? Wolałbym chyba trochę wyższy dach. Jezus, ale zarzuca. Zobaczcie. No i te felgi są zdecydowanie za duże. Są chyba 20. Ja bym dał tutaj mniejsze. One są za duże.